powołanie każdego z nas jest wpisana ta cząstka służby dla innych. Co więcej, trzeba wiedzieć, że to jest jedna z piękniejszych cząstek naszego życia. I drodzy moi, dopóki człowiek nie zrozumie tego, jakoś sobie tego nie poukłada w sercu i w umyśle i nie będzie miał przekonania, to nigdy ta cząstka życia właściwie się nie zrealizuje. Można tylko ubolewać, że człowiek, który nie umie tego zrozumieć, źle odczytuje swoje życie, to on jest postrzegany, tak to widzimy, on się tak zachowuje, że wszystko dzieje się wokół niego. On pragnie, żeby się tak działo. On siebie stawia w centrum i całe swoje życie tak zagospodarowuje, żeby niejako do siebie garnąć. I kiedy patrzymy takie zjawisko, takiego zagospodarowywania życia, to wielu ludzi powiada, patrzymy z pewną obrzydliwością. Bo człowiek, który właśnie tak postanowił zrealizować swoje życie, żeby jak najwięcej zagarnąć do siebie, nie stanowi ani wzorca, ani też nie stwarza atmosfery przyjaznej dla siebie. Bo to jest obce Panu Bogu. Natomiast, kiedy popatrzymy na człowieka, który realizuje się w dużej mierze w służbie dla innego, to patrzymy, że wszystkie te elementy są przepiękne. Twarz ma odmienną od tamtego. Twarz jest pogodna. Delikatne spojrzenie, pełne jakiegoś uroku, miłości. Gest ręki, nie taki zamykający się pazernie ku sobie, ale gest otwarty, zapraszający do tego. Bierzcie, pragnę być dla was pomocą. Daję z siebie to wszystko, czym zostałem ubogacony. Warto, choćby w pracach nad formowaniem naszych zastępów wolontariackich, uwzględnić te schematy.